Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jesteśmy znowu na Palionowie i jesteśmy tym razem znowu z Dejwikiem, tak jak w poprzednim odcinku. Ponieważ... Hejka, hejka, cześć! O właśnie, przywitaj się, ponieważ w poprzednim odcinku Dave mnie uratował z więzienia i teraz jesteśmy w sumie razem, ponieważ nagrywamy to od razu. No to z Dejwikiem teraz musimy coś zrobić i pomyśleliśmy, że pójdziemy w sumie do kopalni sobie pokopać, bo pisaliście mi w komentarzu, że chcecie odcinek z kopania jakichś diamentów i tak dalej. Więc wszystko spoko, tylko stary, ja nie mam killowa. Masz killow? A wiesz co się stało? Ja też właśnie nie mógłbym się zepsuł. Nie, to drama. Dobra, to idziemy do ciebie na chatę po nowy kill-off. Ja tutaj mam chyba w skrzynce któryś mój kill-off będzie, mam nadzieję przynajmniej. Okej. A będziesz go enchantował od razu? Czekaj, bo nie wiem gdzie go mam. Może... O, to szukaj. A dobra, mam go. Wydajność 4. Ja w sumie potrzebowałbym naprawy na niego, to jest najbardziej cenne, ale to mogę sobie go później naprawić. Nie wiem, czy mam książeczkę, wiesz? Zobaczymy, najwyżej się kiedyś tam wyłowi i tak dalej. O nie, tak. Deszcz jest, to jest najgorsze. Tak. Dobra, lecimy do ciebie. O nie, ten... Ale ty masz odrzut na nim potężny, ja nie mogę. Ej, najgorszy jest ten deszcz. Najgorszy jest ten deszcz. Mam nadzieję, że wiesz, nie, ja jestem tostem, to mi nasiąknie głowa trochę, będę miał troszkę większą. Będę troszkę cięższy. Wolniej będziesz chodził. Tak, dokładnie. Musimy stary uważać, bo na serwerze jest teraz policjant. Ej, ty no właśnie! Jak ja pierniczę, a ty mnie przecież uratowałeś. No, musimy... Ciekawe, gdzie... Ej, no to ja nie wiem, czy my damy radę tam wejść do ciebie na chatę. Nie, spokojnie. Zrobimy to jak taki tajny agent, zobaczysz. Tak, kurczę, wiesz, po cichutku wejdziemy, na pewno to się uda. No, tylko mam nadzieję. Są pająki. Jakby co. A dobra, pająka zabijemy. Tutaj mamy świadków, ale owieczki nic nie wiecie o nas, jak to. Zamknij oczy. Nie patrz. Dobra, lecimy, stary. Panda nas nie wyda, to jest dobrze. Nie, no tyłem siedzi, nie widzi, że wchodzimy. Dobra, okej, teraz. Ale ją wytrzymać. Trzeba sprawdzić. Nie, nie mogę. Dobra, okej. Dobra, na posterunku też go nie ma. Faktycznie, okej, dobra. O, drzwi są otwarte, to nie będzie słyszał, okej, rewelacyjnie. No, mam nadzieję. Powiedz z bambusami. Dobra, to są ochroniarze, że nic sam nie zrobi tutaj już. Szybko. Dobra, jest. Dobra, jesteśmy. No drzwi mi się zamknęły. O nie, melodię uruchomiłem. Nie, dobra. Może wiedzieć, że tu jesteśmy. O nie, to najgorzej. Dobra, gdzie masz ten kill-off? U góry, musimy iść do góry. Gdzie on jest? Po cichutku. Dobra, biorę kill-off. Okej, mam kill-off, dobra. Gdzie on jest? A nie widzę go, nie widzę. Dobra, go. Nie wiem. Czekaj, chyba był. Gdzie był? Przed moim domkiem. Nie! Jest tu, uciekamy, szybko. Wyskakujemy, stary, bo nas kończy. Słychać ich? O nie, uciekamy, stary, szybko. Ej, oni uciekają chyba przede mną, gdzie oni są? Chodź. Widzowie, pomóżcie mi. Ej! Halo! Gdzie wy jesteście? Dobra, szybko, dzida do mnie, do chaty. Tam zejdziemy do kopalni, on nie znajdzie tajnego przejścia, stary. Dlatego będziemy tam bezpieczni. Nie, on nie dzieje. Biegnie za nami? Nie mogę spojrzeć. No nie, szybko biegniemy. Okej, mamy szansę uciec, ja też sobie zjem właśnie. O nie, biegnie, stary, szybko, biegnie za nami, szybko. Szybko, dobra, nie odwracaj się. My nie możemy pójść do więzienia, To jest, tak nie może to. O nie, jeszcze szkielet, Nic złego. Szybko, stary. Zdążymy. Szybko, wbiegaj tam na schodami na dół, ja otwieram przejście i ty wchodzisz od razu przez to tajne przejście i jesteśmy w kopalni, stary, i on tam nas nie znajdzie na pewno, tam będziemy bezpieczni. Okay. Zróbmy coś takiego, dobra, jedziemy kopać. Tak, idziemy kopać. Tak, wkopiemy się gdzieś i zaczniemy kopać, może diamenty znajdziemy przy okazji albo coś. Dobra. Tu na dół. O nie, szybko. Szybko już idzie, szybko. Dobra, i teraz tajny przycisk. Masz go? Nie umiem dosięgnąć. No, daj mi. O, otworzyłeś. Dobra, szybko. O, szybko na dół. Dobra. Schodzimy. Szybko, ale stary. Ładnie, w ogóle nie byłem tutaj jeszcze. Jo, dobra, szybko uciekamy stąd. Uciekamy gdzieś tu. Warto. O, może nas nie złapie. Dobra, jesteśmy w kupie. Dobra, tu będziemy bezpieczni, stary. On na pewno nie znajdzie tego przejścia pod tym kotłem. To jest niemożliwe. Jak to dobrze, już być bezpiecznym. Jest, nareszcie. Uważaj na lawę. Dobra. Lawa, no faktycznie, dobra. Musimy teraz się gdzieś tutaj ukryć. Ale tutaj masz dużo korytarzy, gdy wiesz w ogóle, jak stąd wrócić do siebie. Nie mam pojęcia, będziemy musieli to jakoś ogarnąć później. Dobra, dam sobie. O nie, bije mnie. Pomagam ci. O. Dobra, super, obroniłeś mnie. Dobra, i zbieramy sobie. Tu jest żelazo jakieś. Zapalę ten. O nie, szkielet. Dobra, motujemy go. Dobra, udało nam się, stary, uciec. Jezu, jak dobrze.
Jezus, ale ja już się tak bałem. Tutaj będziemy mieszkać. Dobra, nie, no tu na razie może pokopmy coś, żebyśmy mieli jakieś, jakieś itemki czy coś. I... Dobra, podstawowe surowce. Cięcie, na chwilę. Psa wypuszczę. Jasna sprawa. Dobra, wznawiamy, start. Dobra, stary, tu coś pokopiemy. Stary, coś pokopałeś, mnie zamurowałeś. Ej, żwir nas zamurował. Gdzie? Yeah. Ty jesteś po drugiej stronie, daj, dobra, tak, kopiemy, szybko, stary. Już jest najgorsze, nie mam... Ała, stoję was! Wymienił prawa! Nie! Wymienił prawa! Palę się, zginę! Nie, mam pół serduszka! Proszę! Proszę, za mną do więzienia, proszę za mną. Proszę! Ale dlaczego? Proszę! Tost, proszę tutaj! Proszę, ja mam pół serduszka, proszę nie bić, proszę. No dlatego nie będę bił, ale proszę, grzeszę za mną do więzienia. Teraz ja mówię, bo ja tutaj jestem policjantem i mam władzę, a wy mnie oszukaliście w tym momencie, dlatego proszę ze mną. Co? Ej, co to za dogadywanie się ma być? A, halo? 3, 2, 1... Dzidon! O! Nie możecie mi uciec! Nie bij! Nie! Dobra, gonimy! Mam was, stop! Nie, złapał nas! Dobra, stać! Halo, nie możecie. Nie, ślepy zaułek, nie uciekniemy stąd! Nie możecie mi tak uciekać bez przerwy, przecież to jest jakaś masakra! Co to mamy? Chcesz zamknąć za nic. Jak to za nic? Ty pomogłeś uciec Tostowi! A już miałem cię tutaj, wiesz, zwolnić z odpowiedzialności karnej. Ale trzeba pomagać przyjaciołom, tak? Aha, czyli teraz jesteś jego przyjacielem, nagle jak wszedł na ścieżkę bezprawia, to teraz nagle chcesz pomagać. Dlaczego nie możemy być wszyscy przyjaciółmi? Możemy być, tylko przestańcie popełniać przestępstwa. Ja jestem policjantem od tego, żeby pilnować tego, żeby nikt nie popełniał przestępstw. A wy ciągle popełniacie jakieś głupoty. Dlaczego nie możemy normalnie sobie tutaj żyć grzecznie jak przyjaciele? No bo problem jest w tym, że... Ucieczka! Nie! Dobra, szybko za nimi! Nie! Co oni robią? Ja go zabudowywuję. Nie, ja co oszuści! Oni są totalnie oszuści! Uciekamy, stary! Totalnie oszuści! Nie! Dawaj. Stary, on nas goni, jest za nami tu! Muruj to! Żwirem, muruj! Nie, czym? Mam was! No nie, nie, bo mnie zabił prawie! Nie, no serduszko mam jedno, dobra, już nie uciekam, nie. Stary, to jest... Ja nie mogę! Staś policja! Dajmik, dlaczego? Dlaczego ty to zrobiłeś? No bo za każdym razem złodziej mnie robi w trąbę, a teraz z jednym to mi się będzie łatwiej uporać. Więc proszę ze mną. Nie ukrywam, że sprawiło mi to fajne. Nie, no i kto tu jest przestępcą? Ty jesteś mordercą. Kurczę, to prawda, chodź ze mną. Proszę ze mną. A masz jakieś żarcie, mam serduszko jedno. No w sobie mam. Proszę. Dzięki, to niezły policjant, co mnie aresztuje, mi żarcie daje. Ma za swoje! Dobra, proszę za mną. Już lecimy. No i co teraz z Davikiem? Nie wiem, w sumie to już nie mój problem w tym momencie. On zwiedza teraz End. On teraz zwiedza Endzik totalnie. O ludzie, ale jaja. Zeszyło mnie coś. Niezła akcja, nie będę ukrywał. No i teraz jestem aresztowany ponownie. Dlaczego? Ja chcę odnaleźć Davika. Ale nawet za światów słowa nie powiem. Ej, nie mogę się przenieść w ogóle, dobra. Davik, ja cię znam. Jest Davik! Co, Davik? Jest! Jest tu Davik! Chcę tylko powiedzieć, że rozpocząłeś wojnę. Nie! Żadnej wojny! Nie ma, jesteśmy dalej przyjaciółmi! A ty jesteśmy dalej przyjaciółmi! Ty mnie zamordowałeś! Jesteśmy dalej przyjaciółmi! Dobra, chodź ze mną, stary. Nie, po raz drugi go zabił. Davik! Powróć! Dobra, idziemy do więzienia. Chodźcie. Chodźcie. W sumie już jeden jesteś, więc chodź. Teraz mnie będą wszyscy widzowie wyzywali, ale uwierzcie mi, że to było konieczne, no bo on mnie zamurowywał, tamten się wkopywał, więc gdybym tego nie zrobił, to nie byłoby szans, żeby ich złapać. A Davik dalej żyje, na serwerku jest, jak widzicie, więc tutaj Davik jest żywy. A czemu Davik? Patrz, jak klikniesz sobie tam, to Davik nie ma twarzy. No, to prawda, bo on ma chyba za wysoko oczy. Dobra, więc lecimy, słuchajcie, na szybciorka, zamykamy naszego tościka. No i co, no? Ale Davika też później, znaczy nie, żartowałem.
Ha, ale w kopa ściął kumpla, który jest w sumie już w trzecim żywocie. Proszę tutaj do środka. Znowu. No i do środka znowu. No, znowu, no. Gdybyście byli grzeczni, ja bym tutaj nie miał naprawdę nic przeciwko, żebyście się bawili dobrze z nami na serwerku, na Palionowie. Naprawdę by mi to nie przeszkadzało kompletnie, ale wy musicie zawsze coś odwalić. Ja tego totalnie nie rozumiem, na co wam to, nawet wam się to Davik totalnie jest... nie opłaca. Gdzie jest Davik? Nic, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. A, dobra, dobra, dobra. Spokojnie, bo sprawę. O, widzę Davika, siema Davik. Już za późno, już rozpocząłeś wojnę. Tak? To proszę za mną do aresztu, proszę ze mną, Davik. Dobra, muszę się do czegoś przyznać. Chciałem ci zrobić pranka i postawić dzięki, ale postawiłem na lampie. Nie wchodź do domku, proszę. Co? Ej, co? Co z moim domkiem zrobiłeś? Czekaj, teraz do mnie doszło, co tu powiedziałeś. Nie! Nie! Uderza mnie, zabrał mnie kilofa. Mój to... O, mek. Kurde! Davik, mój domek! Co się stało? Tyle pracowałem! Uciekaj, uciekaj! Zniszczyłeś jego domek? Tyle pracowałem nad tym domkiem! Ja nie chciałem, ja nie chciałem! To jest nakra, to jest przecież to jest dla mnie jakaś... Nie, to są przyjaciele! Nie, od dzisiaj jest wojna na Palionowie! Ja nie będę się tak bawił z nimi, słuchajcie, to jest ich koniec, ewidentnie! To jest ich koniec i ja nie będę tolerował takiego zachowania więcej! Mój domek, w którym miałem wszystkie swoje ważne itemki na dole, nad którym tyle pracowałem. Biegnie, tu biegnie, cały odcinek był... Chodźcie do mnie! Dobra, słuchajcie, nie, tutaj to jest dobra, dla mnie totalnie... Nie. Przepraszamy, przepraszamy, przepraszamy! Nie, ale, nie bij, proszę! Mnie. Dobra, daj, w sumie najbardziej daj, mi zależy na Davidku. Daj, proszę, nie, nie rób mu, nie rób mu nic! Nie rób mu nic, nie rób mu nic, zostaw go, nie! Dobra! Nie zabrałem twoje itemy. Ła, nie, mnie nie możesz zabić, nie! Dobra, Davik, zabił nas. Jest cienko, nie mamy żadnych itemów, mamy tylko po chlebkach, żebyśmy mieli co jeść. Też mam chlebek, no. Ja mam pomysł. Nie mam, bo ja przeprośmy go, przeprośmy go za to, co zrobiliśmy na tym odcinku, bo totalnie zawiniliśmy, on jest policjantem, pilnował porządku, a my zrobiliśmy tutaj totalny bajzel dzisiaj. Dobra. Może go przeprośmy, on miał prawo się tak zdenerwować na nas, więc lecimy, coś tam go przeprosimy. Mam nadzieję, że nie będzie taki zły. Żabi Kilow miał... O nie! Straciłeś go? Może, że go ma. Zobaczymy, może on go ma, może ma. No właśnie. Dobrze, trzeba go poprosić o te wszystkie rzeczy. Musimy z nim pogadać. Go bardzo ładnie przeprosić. No. Kurczę. No nie, niekorzystna sytuacja, niekorzystna sytuacja, stary. Ale dobra, mam nadzieję, że on tu gdzieś będzie. Chyba, że się obraził i wyszedł z serwera. Nie, no jest na serwerze. Więc mam nadzieję, że będzie, dobra. Jest szansa na rozejm. Ale musimy go przeprosić, bo on na pewno jest wkurzony bardzo. Może jest na komisariacie, stary, zobaczę. Nie, nie widzę go tam. No nie, tu go nie ma, dobra. Idziemy do wioski, jest tam? Tak mi się wydaje, poczekaj, przy swoim domku chyba, tak. Pewnie opłakuje swój domek, który wysadzony został. No to był przypadek. O, jest. Wycisz się. Neonek? Tak. O, jest. Stary, bo my chcieliśmy cię bardzo przeprosić za to, co my tutaj zrobiliśmy. No to zaraz mojego do domku jest teraz jedna wielka dziura. Ale ja przepraszam, nie chciałem tego zniszczyć. Nie, no dobra, chłopaki, ja też was zabiłem. Ale słuchajcie, musimy ustalić pewne zasady. Musimy już się ogarnąć, nie możemy robić takich rzeczy, bo to bardzo naprawdę szkodliwie wpływa na całe Palionowo. Patrzcie, no tak, tyle zniszczeń w jeden dzień, to przecież zrobiliśmy jakiś Armagedon tutaj, to tak nie może być więcej, bo to jest przecież masakra, więc ja tutaj, chłopaki, nie będę miał żadnego problemu, jeśli tylko się ogarniemy i będziemy współpracować, a nie kraść się tam nawzajem, zamykać i tak dalej. Dobrze, ja się zgadzam. Musimy dbać o nasz świat. Dokładnie tak. Który od niedawna się znalazłem. Tylu wrogów jest dookoła, tutaj jakieś creepery, zombiaki, jakieś ten najeźdźcy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie możemy sobie jeszcze my przeszkadzać, bo to przecież będzie jakaś masakra totalna. To już się nie będzie dało grać w ogóle. A widziałeś gdzieś nasze itemki, które wypadły? Tak, pochowane są w skrynkach, więc zaraz wam... Dobrze, to ja myślę, że to jest idealny moment, żebyśmy się mogli pożegnać. Dokładnie, więc się wspólnie nawet pożegnamy. Tak, dokładnie, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 i bardzo serdecznie zapraszam do chłopaków na kanały. Linki macie w opisie. Trzymajcie się, do jutra, pa, pa. Hej, awesome.